Siemano wam wszystkim, witajcie z tej strony Jagob, a to jest ponownie Days Gone. Kontynuujemy od miejsca, w którym skończyliśmy poprzednim razem, a mianowicie skończyliśmy na tym, że weszliśmy tym razem w nowy region mapy. I w końcu możemy więcej już eksplorować i na pewno szykują się, na pewno ja przynajmniej wiem, co to oznacza. Oznacza to streamy w końcu, bo w końcu będzie prawdopodobnie co robić w tym świecie. Dobra, ale lecimy. Udaj się do obozu Lost Lake. Wykrywanie ukrycia. Jeśli wykryją cię wrogowie, zaznaczą cię, zaczną cię szukać miejsca, gdzie cię ostatnio widziano lub słyszano. Żeby nie cię złapać, schowaj się gdzieś w jakimś śmietniku czy w wysokiej trawie, albo przemieść się ukradkiem. Dobra. Nic tu nie ma. Przesłyszałem, ja tak samo. To pewnie jakiś uprzejmy. Johnny. Nie trzeba było mnie tu ciągnąć. Kurwa, mamy pilnować obozu, a nie łazić po okolicy i robić sobie dobrze. To mogli być wieczyści. O, my dwaj przeciwko nim. Serio. Można ich było załatwić za nim. Nie. My też tak myśleliśmy. Ja i jeden typ. Dobra, idźmy za tymi typami. No wiesz, niedaleko stąd. Kryliśmy się w cieniu. Była noc, ale świecił księżyc. A wiesz, że w nocy wieczyści są w swoim żywiole. O, grzyby. Zaczęliśmy do nich pruć. Oni nawet nie próbują unikać strzałów. Zaraz tam kitylamy. Mój ziomek powalił jednego i wyciągnął nóż, żeby dokończyć dzieła. Kurwa, mogłem mu powiedzieć, żeby dał spokój. Dopadli go dwaj kolejni. Strzeliłem. Strzeliłeś? No, dobiłem go. Rozszarpywali go na strzępy jak jebane świrusy. Strzeliłem i pierdoliłem sobie. Więc jeśli chcesz zaczynać z wieczystymi, lepiej zataj otwarcie. Dobra, jak na razie powoli. Wolno, a do celu. No, okej. Dobrze, czyli tam chyba trzeba użyć kamienia. Zarąbiście, dobra. Laska przejdzie tutaj. Coś tu jest. Ja przejdę tu. Dobra, na luzie. Hej! Hej! Tam chyba ktoś był. Może mnie nie zauważy. Co? Laska? Zwrócisz się? No, odwróć się. Ej, no ja mam przesrane, bo teraz ona mnie widzi, nie? Kamień. Dobra. Zakradnij się do obozu. Nikogo nie będę zabijał. Okej. Okay. Czyli co? Ktoś tu jest. Musimy nie dać się wykryć. Gdzie masz? Coś tam jest. Jest tam ktoś? Łatwy i przyjemny obchód. Tak właśnie powinno być. Jakieś plany na później? Pewnie spróbuję się trochę kinąć. No dobra. Skalisa czy jakiej tam, ta nowa. Cały czas nic tylko ryczy. Przez kilka pierwszych dni nie można było przez nią spać. Co z nią nie tak? A kto to był? Spodziewałeś? Dopiero trafiła tu z sypu. Kurwa, wszystko jedno. Przed końcem miesiąca i tak ją stąd wyjebiemy. O kurde. Przesadza. Ciekawe, czy stary w ogóle wie, że ona tu jest. Trudno jej nie zauważyć, faktycznie wciąż płacie. No tak, ale ostatnio jest jakoś cisza. Dobra, tam może. Zwróćmy uwagę z tej typiary. Sięgam, że coś. Ktoś tam był. Nie. Nikogo tam nie było. Idź sobie tam. Ziomeczku. Coś jest nie tak. A, tam nie widziała, tutaj. Ktoś tam jest. Widzisz coś? Kurwa mać. Wiem, że ty. Czekaj.
Kurde. Fuck. Zarąbiście. Pochwycenie strażnicy. Co jest? Tutaj może po boku. Spróbuj mi przejść. Opuszczasz obszar misji. Nie. Nie opuszczam... Nie opuszczam obszaru tej jakże zajebistej misji. Po prostu idę naokoło. Ty durna gro. Kurde, ale jestem debil. Super. Ktoś tu jest. Kurde, no gdzie mnie zrespiło? What the fuck? O. Tu nie jesteś. O Boże. Gdzie mnie zrespiło w ogóle wokół przeciwników? Nie ruszysz się, co? Idź tam. Daleko cię odgonię. Żeby nie było. Ciebie też. To był... Coś tu jest. Co tam masz? Dobra, chill. Dalej jeszcze. No leś tam. Kamień? Dobrze. Kurde. Skradanie niczym w Skyrimie. A nie, tego już nie odgonię. Leś tam. No nie przyleci, no. Tam, pod domek. No ziomek. No patrzcie, no. A tu? Jak leci? No kurde. Ja pierdzielę, no. No teraz to on się nie ruszy. O, ale tego mogę przynajmniej odejść. Co? Co jest? Dobra, idź tam. Idź tam i... Nie będziesz mnie widział, absolutnie. Ktoś tu jest. I co, widzisz coś? Nie, spokojnie, nikogo nie ma. Nie. Dobra, Rzymek, to ty idź tam. Co jest? Co? Dobra. Tego odwrócę tam. Coś tam jest. Masz coś? Co jest? A tego? Tego tam. Przysięgam, że... Co? Coś. Dobra. Coś widziałem. O kurwa. Ktoś tu jest. Żelazny Mike, Skizo, ja pierdolę. Na całej głowie, jakby próbowali go oskarpować. Raymond. A ci, których pochowaliśmy... Co tam? Zostali zmasakrowani, Mike. Chryste, 3 godziny zbieraliśmy części ich ciał. Nie chciałem zostawić ich świrusom. Raymond. To Karl, dobrze o tym wiesz. Musimy się na nim odegrać albo wieczyści. Hej, Skizo, daj spokój. Po prostu daj spokój. Okej, dobra, trzeba teraz poczekać. Coś tam jest. O nie ruszam cię, bo oni teraz poszli na patrol. Hey, tego. Ja dobra, odwróć się. Ty mnie nie widzisz. Ty nie. Kurde, jak daleko jeszcze? 13 metrów. Jesus Christ. Jestem otoczony przez nich wszystkich. Dobra, rzuć tam kamieniem. Tego też. Dobra, ciebie też. Żebyś mnie nie zauważył. Ja się spokojnie przekradnę. Niezauważony wręcz. No, lepiej, żebym był niezauważony, bo tutaj nie mam nic, gdzie mógłbym się ukryć. A nie, dobra, tu jest szpital, dobra. Iść tam. Kurde. Jakby ktoś teraz zauważy. Mam cię. No dobra. Ukradnij antybiotyki. Nie! Otwórz te drzwi. Chcę je zamknąć. Mogę je zamknąć? Zajebiście. Czekaj, stój! Kurde! Fuck. Najgorzej. Ile mnie cofnęło? O dobra, okej, mam checkpoint. Jezu, już się bałem. Dobra, ukradnij antybiotyki.
Cześć Ricky, cześć Adi. Nie chcę żadnych kłopotów, więc jeśli pani zajdą mi z drogi, to nie, już nie. Co ty do cholery robisz w moim szpitalu? To co, teraz mnie zastrzelisz? A nie, czekaj, jest kodeks, nie? Nie możesz zastrzelić kobiety, jeśli nie musisz. To teraz będziesz musiał. Cholera. Okej, słuchajcie, mogę to wyjaśnić, dobra? Sprawdź chłodziarkę. Chuda. To teraz sprzedajesz narkotyki dla Tucker? Wiesz, kiedy przywiozłeś mi dziewczynę, myślałam, że się zmieniłeś. Ale najwyraźniej nie. Nie, to nie są narkotyki. Co? To antybiotyki. Buzel jest chory, poważnie ma zakażenie krwi. Nie miałam do kogo z tym pójść. Zakażenie? Co się stało? A to ważne? No zjebałem. Przyprowadź go. Zgarnij go i przyprowadź. Nie, nie możemy tego. Tak, możemy. Słuchaj, nie obchodzi mnie, kim on jest, ani co myśli żelazny Mike. Kiedy ktoś jest chory, to trzeba mu pomóc. Musimy dbać o siebie nawzajem. Kochana, tylko tyle nam zostało. No dobra, robiliśmy różne rzeczy. Podwiozę cię. To gdzie jedziemy? Pamiętasz taki mały obóz, kiedy po raz pierwszy zjechaliśmy w dolinę? Tak, pamiętam. I to ma być motocykl? Może to nie maszyna włóczęgów, ale ja nie narzekam. Siadaj. A, Deacon, dziś jak zobaczysz tylko jakiś chujowy motocykl, to już. Stoi, nazywasz to motocyklem? Dobra, przynajmniej nam pomoże, tyle dobrego. Co z nią? Z tą dziewczyną, którą przyprowadziłem, Lisą. Możesz mnie do niej zabrać? Nie. Cholera, Ricky, co ci odbiło? Dlaczego nie? Nie mogę, nie ma jej tutaj. Jak to jej nie ma? Zaraz, chyba nie rozumiem. Co? No to gdzie jest? Z Kizą wysłał ją po zaopatrzenie. Razem z trójką innych osób uderzyła do Rockę w poszukiwaniu zapasów. Wrócili bez niej. Co? Chcesz powiedzieć, że ją zostawili? Samą w syfie? Nikt nikogo nie zostawił. Powiedzieli, że uciekła. Jezu! To mogło być cokolwiek. Wilki, świrusy, wieczyści. Do wyboru, do koloru. Co? Skiza chyba pojebało. Czemu wysłał ją na taką akcję? Każdy musi pracować. I tak to działa. Dobrze o tym wiesz. Nie wiesz, kurwa, słuchaj. Siedziałam w Marion Forks w chuj długo, zanim ją znalazłem. Tak, to może trzeba było ją tam zostawić. Kto tam? Nie Ej. Zmuszaj mnie, żebym odstrzelił ci łeb. To ja. Nie, cofnij się! Hej. Hej, to ja, Ricky. Pamiętasz mnie? Rok temu z wami jeździłam. Ricky... Ja. Tamał? No. Znaczy, Tamalo do Lost Lake? No, właśnie. Hej, czekaj. Właśnie tak. Jak się miewasz? Buzel, wszystko jest gra? Jest zajebiście. To wciąż nie daje ci prawa kraść naszych rzeczy. Żartujesz sobie? Spójrz na jego łapę. Co miałem niby zrobić, he? Ja nie wiem. Mogłeś zapytać? Jezu, spójrzcie na siebie, motorowcy. Postrach włóczęgów w syfie, tak? A teraz wracacie na kolanach do żelaznego Majka. A, no o ile wam pozwoli. No, weź spokój. Pomóż mi go zabrać do Eddie. Jedziemy. No chodź. Prób. Nie chcę twojej pomocy. Ricky. Tak, Buzer, Ricky. Dobra, siadajmy na motor i jedźmy. Buzer, dawaj, ty nie świruj już. Zaraz, gdzie jedziemy? Adi powiedziała, w
zgodziła się obejrzeć twoją rękę i zobaczyć, co da się zrobić. Co? Nie! Nie, nie zabierzesz mnie do żadnego cholernego obozu. Mogę jeździć do cholery. Nie! Cholera! Buzer, to tylko na kilka dni. Dostaniesz coś na tę rękę i wtedy... Nie. Wiesz, jak tam jest, Dick. Nie, nie myślisz trzeźwo. To nie Hot Springs. To Lost Lake. Żelazny Mike. Pamiętasz go? Żelazny Mike? Zginiemy przez niego. Mówiłeś. To było dawno temu. Rozbudowali swoją miejscówkę. Mają teraz więcej ludzi. Wszyscy umrzemy w pizdu. Dawno nas tu nie będzie, zanim dojdzie do czegoś takiego. W obozie jest jedyny lekarz w promieniu wielu kilometrów, no więc Adi... Słuchaj, ona ci pomoże. Tylko kilka dni, a potem pojedziemy stąd w pizdu. Na północ. Jak mówiłeś. Spierdolimy stąd. No, dobra. Pojedziemy na północ. Zostawimy za sobą ten bunt. No dobra. No Buzer ewidentnie ma chyba dosyć tego miejsca, w którym jest, ewidentnie. Dobra, to... Nie tylko ze względu na to, że łapa go boli. Zobaczymy, jak się czuje. Tchórz. Tak, święte słowa. Ile to zajmie, zanim będzie na chodzie, w sensie? Czyli jak długo tu zostaniesz? Mamy antybiotyki, ale to nie wystarczy. Jeśli Mike was przyjmie, Buz może z tego wyjdzie. No i co? Robiliśmy różne rzeczy. Idź za Ricky. To co się stało? Gdzie aż tak poparzył sobie rękę? Natknęliśmy się na Wieczystych, na południe od Belknap. Chyba nie spodobały im się jego tatuaże. Jezu, słyszałam, że sami sobie robią coś takiego, ale nie tym, których próbują zwerbować. Buzer nie był żadnym cholernym rekrutem. No, Tucker powinna była dogadać się z nimi jak żelazny Mike. Daj spokój, Ricky. On tego nie rozumie. Boss nie otrzyma żadnej umowy z Lost Lake, a przynajmniej niezbyt długo, a Mike, on po prostu tego nie widzi. Widzi więcej niż ci się wydaje. Zawsze miałeś dowodik, tylko robisz co możesz, żeby je w sobie zdusić. Dzięki za wotum zaufania. Dobra, to wchodźmy. Zobaczmy, co tam się stanie. Nie możesz wierzyć w żadne jego słowo. Adi jest miękka. Mike, nie mamy nawet dość zapasów dla zdrowych ludzi, a co dopiero dla pieprzonego Kalego. To nie jest Kalego, może chwilkę pracować. I moim zdaniem trzeba ich stąd wykopać. Mike, my tacy nie jesteśmy. Jest. Posłuchaj się. A ty co? Masz dość robienia za podnóżek, Tucker? Raymond, przestań! Nie nazywaj mnie tak. Zaczyna mnie to wkurwiać. Dobra, dość widzisz tego! Widzisz? Dobrze wiesz, co to za skurwiel i wiesz, do czego uspokój jest... Uspokój się! A ty? Schowaj tę zabawkę. Mike, to Deacon przyprowadził tę dziewczynę. Tak, wiem. I wiem też, jaki to człowiek. Co ma na sumieniu. Ale czy jest gorszy niż wy? Ricky? Albo ja? Wszyscy żyliśmy w syfie, Skizo. Wszyscy robiliśmy rzeczy, których się wstydzimy. Potrzebujemy więcej ludzi. Nie, jedną chwileczkę. Potrzebowałbym tylko kilku dni i trochę antybiotyków. Zrobię, co się da. Jasne, Mike. Cokolwiek powiesz, nie ma spraw. Chodź ze mną. Nie ufam Nawet ci. Nie zaczynaj. A więc to ty ich tu sprowadziłaś. Nie sprowadziłam ich, Skizo. Buzer potrzebował pomocy. Ale włamał się do szpitala. Bo nie zabezpieczyłeś sklepu. Ricky wspomniała, że nie robisz już kursów dla Tucker. Mała trafiła tutaj zamiast tam. Wybacz, że wcześniej cię okłamałem w sprawie tych kursów. Jak długo się już włóczycie?
Ty i Bill. Nie wiem. Mówiłem już. Czas się rozmywa. Ekspozycja popularna, świetna. Korzeni i nie zaczną wytwarzać żywności, to na wiosnę nie zostanie już nikt przy życiu. Jeśli pomożesz Boozerowi i pozwolisz nam zostać tutaj, aż będziemy gotowi do drogi, to jak mówiłem, zrobię dla ciebie wszystko. Ja chciałem, żebyś wiedział, że jak tylko go poskładają, skołujemy trochę sprzętu i wyjeżdżamy na północ. Na północ? Jest tam taki obóz, niedaleko Smithro. Wiesz, Boozer jeszcze tam nie był, więc może... Chyba najwyższa pora zostawić to wszystko za nami. Nowy początek, co? Planuję to. A teraz idź. Muszę trochę pomyśleć. Jak sobie chcesz, tylko niech Ricky odezwie się do mnie, gdybyś czegoś potrzebował. Dobra, robiliśmy różne rzeczy. Okej. Okay. Wątki fabuły nowe. Odblokowano, ostra jazda. Nowe malowanie, kurde. Ile odblokowano? Kusza Wuchengi. Dużo odblokowaliśmy, dobra. Okej. Okay. Więc moi drodzy. Oto... Mamy nowy region odblokowany. No ale tu co mamy? Tu farma żelaznego Majka. Czyli tu jest jakaś pewnie nowa misja albo coś. Tutaj jest pewien nowy obóz. Obóz żelaznego Majka. Czyli kurde, nowy teren do eksplorowania. O kurde, jaki wielki. Czyli moi drodzy, będziemy mieli co robić przez te następne kilkanaście godzin możliwe. Także ja wam, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. A my widzimy się już w kolejnym odcinku lub streamie z Days Gone. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za obejrzenie. Do usłyszenia. Trzymajcie się i na razie.